Gośćnia Katarzyna Szatkowska, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Jest wśród 6 najbardziej rozpoznawalnych organizacji dobroczynnych w Polsce. Mowa o Szlachetnej Paczce. Dziś właśnie na ten temat będę rozmawiała z moimi gośćmi, z panią Pauliną Kowalczyk-Burek, lider Szlachetnej Paczki z rejonu Polkowice. Witam serdecznie. Dzień dobry. I z panem Pawłem Zabłotnym, liderem Szlachetnej Paczki z rejonu Złotorej. Dzień dobry. Dobry. Proszę powiedzieć, skąd Szlachetna Paczka w państwa życiu? Ja jestem w Paczce trzeci rok. Mnie namówił 3 lata temu mój kolega Wojtek, który był liderem przez 2 lata w Polkowicach. Przez 2 lata byłam darczyńcą i wolontariuszem równocześnie. No a w tym roku zaproponowano mi bycie liderem, no i pomyślałam, dlaczego nie. A pan? Ja w Paczce jestem po raz drugi. W tamtym roku zadzwonili do naszego stowarzyszenia, nasze RIO z Złotorei, koordynator regionalny, i zaproponował mi właśnie podjęcie się w próby bycia liderem Szlachetnej Paczki. No, zgłosiłem się. Jak idzie? Przeszedłem rekrutację. W tamtym roku było ciężko. To był taki rozruszanie tego wszystkiego. Wcześniej nigdy paczki nie było. To było coś nowego. Trzeba było przetrzeć pewne drogi. To chyba jest wtedy ciężej. Bardzo ciężko było, bo ludzie nie mieli żadnego pojęcia w ogóle na ten temat. No właśnie, to powiedzmy, czym jest Szlachetna Paczka? Co to za inicjatywa? Najprościej chyba mądra pomoc i łączenie ludzi potrzebujących z ludźmi bardziej majętnymi, no i z wolontariuszami, liderami. W jaki sposób państwo działacie, w jaki sposób pozyskujecie wolontariuszy i jak wygląda ta pomoc? No to może ja zacznę, co robimy w Polkowicach, to nieważne, czy w Polkowicach, czy w innym rejonie, my tak naprawdę szukamy wolontariuszy poprzez kampanie, które są też kampaniami ogólnopolskimi. Informujemy w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, robimy prezentacje w szkołach, prezentacje na uczelniach wyższych, a także poczta pantoflowa, tak? Czyli wolontariusze, weterani, którzy już działają rok bądź więcej w Paczce, namawiają swoich znajomych do tego, by z nami byli. Więc to się tak dzieje, myślę, że się też to powtarza w innych rejonach, jeżeli chodzi o działanie, jak pozyskać wolontariuszy. U mnie podobnie było. Ja zresztą większość chyba moich wolontariuszy to znalazłem pocztą pantoflową, czyli znajomi, telefony, SMS-y, spotkania jakieś. Też była kampania jakaś robiona taka medialna bardziej, ale jestem bardziej chyba święcie przekonany, że jednak po znajomych taki osobisty kontakt jest najlepszą kampanią. Czyli tak, macie wolontariuszy, co się dalej dzieje? W jaki sposób trafiacie do tych osób, do rodzin, które najbardziej potrzebują tej pomocy, szczególnie przed świętami, żeby dla nich te święta też były pięknym czasem, tak jak dla większości z nas? W jaki sposób to państwo robicie? No wcześniej jeszcze musieliśmy pozyskać adresy, czyli odwiedzaliśmy nasze wszystkie źródła, MOPS-y, GOPS-y, szkoły, jakieś WTZ-y, parafie, no i rozmawialiśmy z pracownikami, czy z przedstawicielami tych instytucji, czy stowarzyszeń o naszych wymaganiach, jakich potrzebujemy osób, kogo szukamy, jakich rodzin. Jakie czyli kryteria są? Najważniejsze właśnie? To chyba to jest to starość, samotność. Dalej mówię. Czy kryteriów mamy kilka, tak? Starość, samotność to jest jedno, mamy chore, niepełnosprawne dziecko, choroba w niepełnosprawność w rodzinie, rodzina wielodzietna, samotny rodzic, ale kryteria to jest jedno, tak? Jakby gdzieś tam nie posługujemy się samym kryterium, ale tak naprawdę historią tej rodziny i tym, co te osoby, które nam zgłaszają, czy te instytucje, czy osoby prywatne, mówią nam o tym, co to jest za rodzina. Czy jest tam postawa bohaterska w tej rodzinie, czy rodzina pielęgnuje wartości, które są też wartościami w Paczce. To też jest bardzo ważne. To też jest bardzo ważne. Nie samo kryterium i nie sama bieda jest warunkiem tego, że paczka trafia do rodziny. Na pewno nie chcą jakichś rodzin takich typowo roszczeniowych, które... A takie się zdarzają? Bardzo często, że żyją na koszt państwa i tak jest im wygodnie i nauczyli się żyć. Tylko brać, a nic tak, od tylko, siebie, prawda? Tak, tak. To takie rodziny od razu są wykluczane, choć czasami się trafiają, prawda, że no, źródła nas źle zrozumieją albo chcą po znajomości kogoś gdzieś tam wcisnąć, ale weryfikacja wolontariuszy, takie rodziny są od razu odrzucane. I co, państwo później jako wolontariusze trafiają do takiej rodziny, tak? I rozmawiacie z tymi ludźmi i na tej zasadzie wiecie, czego im potrzeba, czego ci ludzie najbardziej potrzebują. Tak. Żywności jednak głównie? To tak, no, żywności, jakichś artykułów chemicznych, odzieży, obuwia, opału. No i wyposażenie mieszkania bardzo często też, ale najwięcej chyba jest tej żywności jednak i chemii, i odzieży, obuwia.
Tego brakuje. Proszę powiedzieć, co drugi darczyńca, bo dotarłam do takiego raportu, mówi, że najważniejsze jest może nie tworzenie samej paczki, choć to oczywiście, ale dostrzeżenie drugiego człowieka i jego potrzeb. To jest rzeczywiście takie główne, jeśli tak można to powiedzieć, hasło, ale rzeczywiście też na tym się skupiacie? Znaczy myślę, że w paczce to jest ważne, że my trafiamy z konkretną pomocą do konkretnej rodziny, tak? Jakby każda wizyta wolontariusza w rodzinie jest poświęcona konkretnie tej rodzinie. My chcemy pomóc w ten sposób, w jaki rodzina tego potrzebuje. Jednej rodzinie przyda się żywność, innej chemia. W innej najważniejszą potrzebą jest to, że rodzice nie mają na buty na zimę dla swoich dzieci, więc to fajne jest w paczce, że my indywidualnie podchodzimy do każdego człowieka i każdy darczyńca ma tą świadomość, że robiąc tą paczkę, robi ją dla konkretnej rodziny, której brakuje konkretnych potrzeb. Czy taka jedna paczka, jedną paczkę robi jedna osoba, jeden darczyńca, czy jeśli to są, nie wiem, na przykład brakuje sprzętu AGD, to dwie, trzy osoby mogą złożyć się na tą paczkę? Jak to wygląda? Bardzo często jest tak, że to jest grupa ludzi i też na to taki mamy nacisk, że lepiej niech to będzie grupa ludzi, żeby to nie była jedna osoba, która jest obciążona jakimś dużym kosztem, tylko chcemy też, żeby ludzie się łączyli, żeby się ludzie jednali i żeby wspólnie, razem coś robili jako grupa, jako instytucja, szkoła. Bardzo często jest tak, że szkoły robią nam paczki i to wiadomo, rodzice, uczniowie. Także czasami jedną paczkę może robić 20, 30, a nieraz nawet 100 osób. Kiedy te paczki trafiają do tych wszystkich, dla których są przeznaczone? 12-13 grudnia w tym roku mamy finał i to jest ten moment, kiedy rozwozimy paczki. Darczyńcy przywożą nam je do magazynów, które mamy ulokowane w naszych rejonach. No i w tych samych dniach my jesteśmy u rodzin, odwiedzamy je. Czasami z darczyńcami, czasami jeździmy my jako wolontariusze, którzy się opiekują daną rodziną, bo zawsze jedna rodzina ma dwóch wolontariuszy. Jednego prowadzącego i drugiego, który towarzyszy. No i to jest 2 tygodnie mniej więcej przed świętami Bożego Narodzenia. Czy 2 razy trafiacie do jednej rodziny, czy taka jest zasada, że jednak ta paczka trafia tylko raz? No staramy się, żeby ta pomoc była oddzielona raz i liczymy na to, że rodzina się zmieni. Aczkolwiek są takie rodziny, że no, pewnych rzeczy nie zmienimy, prawda? Jest jakaś niepełnosprawność czy jakaś choroba, no, z którą rodzina sobie nie poradzi, prawda? I są nieraz rodziny, do której trafiamy po raz drugi, ale to raczej kończymy na tym. Nie uzależniamy też od takiej pomocy, bo też nie chcemy uzależnić. Jak jest w Państwa rejonach? Brakuje Wam darczyńców, czy raczej te ludzie otwierają swoje serca i są chętni do pomocy? Na dzień dzisiejszy w naszym regionie brakuje jeszcze kilku darczyńców. W rejonie Złotaria brakuje 6, w Polkowicach jeden. Lublin. I też jeden. Tylko że w Lublinie jest też taka sytuacja, że te historie rodzin napływają i na dzień dzisiejszy jest jeden, ale być może jutro, kiedy ponownie jakieś rodziny pojawią się w bazie, tych rodzin będzie więcej. Legnica 8, prawda? 8, tak. I Chojnów 4. To dużo, jest mało czasu, ale mamy nadzieję, że tych darczyńców cały czas będzie przybywać. Właśnie, jeśli ktoś chciałby po obejrzeniu naszej dzisiejszej rozmowy zostać darczyńcą, jak szukać z Państwem kontaktu? Czy można gdzieś, nie wiem, zobaczyć sobie rodziny, tak? Czy jakieś informacje uzyskać na temat rodzin, które potrzebują tej pomocy? Wchodzimy na stronę www.szlachetnapaczka.pl, tam jest wybierz rodzinę, wchodzimy, jeżeli ktoś chce akurat pomóc w naszym regionie, to województwo dolnośląskie i później wyskakują wszystkie miasta, może sobie wybrać Lubin, Legnica, Chojnów, Polkowice czy Złotoryja czy jakieś jeszcze inne. I tam są opisy rodzin, cała sytuacja rodziny, co jest powodem, jest przedstawienie rodziny, postawa bohaterska. Co by chcieli zmienić. Na końcu są potrzeby główne, które rodzina potrzebuje, żeby zmienić swoją sytuację, prawda? Czy tam są również namiary na Państwa, na liderów, do których można zadzwonić i dopytać o wszystkie szczegóły? Tak. Każdy rejon ma numer kontaktowy do lidera i można do nas też bezpośrednio dzwonić, żeby nawet dopytać, tak, co to za rodzina, jeżeli jakiś darczyńca chciałby wiedzieć coś więcej o tej rodzinie, bo czy przez moje, czy przez Pawła ręce te wszystkie opisy, te wszystkie rodziny przechodziły. My to wszystko czytaliśmy, sprawdzaliśmy, więc no wiemy, jakie rodziny włączyli. Więc możemy zawsze powiedzieć więcej, niż sam opis też mówi. Drodzy Państwo, jeśli
chcielibyście pomóc, chcielibyście, żeby dla rodzin i dla osób potrzebujących te święta były magiczne i dobre, tak samo jak dla większości z nas, i żeby to był wyjątkowy czas, kontaktujcie się z wolontariuszami, kontaktujcie się z liderami Szlachetnej Paczki, a do zachęcenia, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby zostać darczyńcą, to powiem tylko, że i Pałac Prezydencki Ronaldo, czy też papież Franciszek już w tej akcji uczestniczyli, także może to dla Państwa będzie również motywacja. Dzisiaj moimi gośćmi była pani Paulina Kowalczyk-Burek, lider Szlachetnej Paczki rejon Polkowice, i pan Paweł Zabłotny, lider Szlachetnej Paczki z rejonu Złotoryja. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę.